Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearts of Iron 4. Witajcie moi drodzy. Dobrze słuchajcie, cóż to ostatnio działaliśmy, słuchajcie. Ostatnio, tak, zajęliśmy sobie Irlandię, została wcielona do Rzeszy oraz Liberię, tutaj. No i słuchajcie, obecnie powoli szykujemy się do wojny ze Związkiem Radzieckim. Ostatnio rozpocząłem małą restrukturyzację naszych sił, mianowicie 7 Armii Porządkowej, która do tej pory zajmowała się walką z ruchem oporu, zostało ponad 40, no powiedzmy sobie jakieś 50 dywizji, prawie 50 dywizji. Z tej armii zostało przekształcone w dywizję piechoty i z tych dywizji sobie, słuchajcie, sklecimy tutaj armię, która będzie bronić nam z frontu wschodniego, który powstanie. Teraz tak, co ja jeszcze bym tutaj sobie potrzebował? Ja bym jeszcze potrzebował tak, bo my tu cholernie mało wiemy na tym wschodzie o tym, co Ruscy tu mają. Tak więc trzeba by było tutaj po prostu pobudować trochę radarów. Tak jest. I to jest priorytet. Ja w ogóle już ostatnio podjąłem decyzję o budowaniu tutaj potężnej linii umocnień wzdłuż granicy ze Związkiem Radzieckim. Tu powoli małą reformę sobie robimy. Tak więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ogólnie mnie interesuje ten ludność w wieku poborowym, która myślę powinna tutaj nieco pozmieniać sytuację. Bo na razie bardzo dużo żołnierzy nam za chwilkę odejdzie. No właśnie. Pytanie tylko, czy nasza gospodarka będzie w stanie to udźwignąć. Liczę na to, że tak. Raczej nie powinno być z tym większych problemów. Mamy tak ogromne ilości sprzętu. No, spokojnie. Tutaj w tych południowych Indiach cały czas są problemy z zaopatrzeniem. Ale chyba już coraz mniejsze. No tak, tutaj rozbudowujemy ten port. No niestety. Trzeba czasu. Moi drodzy. Na razie muszę się uzbroić w cierpliwość. I wy także. Do wojny ze Związkiem Radzieckim przystąpimy niebawem. Ale jeszcze nie aż tak szybko, jakbyście tego chcieli. Bo ja się chcę do tego dobrze przygotować. Rosja to nie są przelewki. Duch narodowy, tempo, ludność wieku poborowym 1%. O, i to jest dobra rzecz. Kolejny 1% dla nas. No i proszę, 2,5 miliona żeśmy zyskali. Super. Moi drodzy, świetny ruch z zrobieniem tego. Dzięki temu, słuchajcie, będziemy mieć więcej ludzi do służby w wojsku. A o to przecież chodzi. Bo nam podskoczyło o prawie 1,5 miliona. Dobra, armia obecnie liczy 3 200 000 żołnierzy. Jak na państwo tej wielkości, to jest bardzo mała armia. Jak na państwo, w którym żyje prawie miliard ludzi. 3 miliony to jest... to nie jest dużo. Naprawdę nie jest dużo. Dobra, to się musi wszystko wyszkolić na razie. Kolenie, zmęczenie. Czy wy to macie wystarczająco sprzętu? Tak, sprzęt już jest w większości. Jakieś tam minimalne pojedyncze egzemplarze brakują. Największy problem jest z ludźmi. Na szkoleniu 149 tysięcy żołnierzy.
Dobra, myślę, że czas powolutku sobie szukać jakiegoś fajnego dowódcy, który by mógł. Ten koleś wygląda obiecująco. Albo Küchler. Gorg von Küchler. Ale nie, muszę, potrzebuję marszałka. No to von Bock. Von Bock obejmie dowództwo. Na froncie wschodnim. Nad tymi ogromnymi ilościami żołnierzy. Dobra, tu mi pokazują statystyki, że on sobie spokojnie poradził z tą armią radziecką, która stacjonuje na wzdłuż tych granic. Tutaj te nasze 13 dywizji też by sobie poradziło w Rumunii. W Indiach byśmy sobie poradzili, na Bliskim Wschodzie też byśmy sobie poradzili. Wszystkie statystyki mówią za tym, że jest to jak najbardziej możliwe. Najważniejsze teraz tak, żeby to się całe wyszkoliło jak najszybciej i uzbroiło. Tutaj mamy 9 tysięcy żołnierzy tylko, potrzebujemy ich znacznie, znacznie więcej. Okej, okay. My w pełni używamy tutaj irlandzkiej artylerii, to jest ciekawe bardzo. No. To do naszej artylerii przeciwlotniczej, ale mamy liberyjską broń. M3 Grisgan. Czyli broń amerykańską tak naprawdę. Amerykańskie pistolety maszynowe. Oj! Mój kot tutaj oczywiście znowu biega. I zaczął ogonem o mikrofon. Mam nadzieję, że tego nie słyszeliście. Dobra. Moi drodzy. Nasze Kriegsmarine dzielne. Tak, zajmie się eliminacją okrętu wroga. Tu, tu i tu. Ja już tutaj muszę zacząć powoli kreślić plany. Co prawda jeszcze w ogóle nie myślę o tym, aby tutaj zacząć jakieś poważne działania. Tak jest, my sobie będziemy pływać tu, tu i tu. Ja bym w ogóle tak, was bym stąd wziął. Dokąd? Ja myślę, że was sobie przebazujemy, co my tu mamy. Ale to jakieś sensowne bazy? Tu jest baza. Już tak, płyniecie do Somalii francuskiej. To raczej powinno być bezpieczne miejsce. Jest. Czemu oni cały czas naprawiają te okręty i ich naprawić nie umieją? To mnie zastanawia bardzo. Aha, już chyba wiem czemu. Tak jest. Pytanie za 1000 złotych. Gdzie jeszcze stacjonują nasze okręty? Znaczy, gdzie one są, także ich nie można naprawić. To są jakieś horrendalne ilości okrętów naszych. To jest z wami. Czemu wy nie naprawiacie tych okrętów, co?
Dobra, my sobie tutaj to zajmiemy. Australię odpuszczam, nie będę przelewał naszej krwi na pozycje, które mogą zostać stracone bardzo szybko. Chyba tutaj mamy 12 tysięcy z 15 w tej dywizji. Dobra, jeszcze trochę. A no tak, przybywają nowi rekruci i ten czas szkolenia się znacząco wydłuża. Dobra, to niech się zrobi. To wtedy będziemy jeszcze myśleć dalej. Znaczy, damy sobie perk damy sobie perk do zdolności... A, do szybszego szkolenia. Wojskowego. Co my tu mamy? Zorganizowanie armii, atak armii. Czas szkolenia, manewry. Bere punkt tactics. Szybkość armii. Dobra. To co mamy jest ok, jeśli chodzi o doktryny. Z tego jestem akurat zadowolony. 2 miliony, tak? Zostało. Dobra, tu już mamy odpowiednie ilości ludzi, teraz tylko kwestia ich wyszkolenia. 54 głowice. Dobra, w Anglii już mamy większość ogarniętą. 49 reaktory jądrowe pracują. Jeśli zbuduje się ostatni w Anglii, to będziemy mieć ich 50 reaktorów. Nawet tutaj tworzymy baterie przeciwlotnicze. Umocnień jeszcze nie budujemy. Do umocnień jeszcze trochę czasu musi upłynąć. Ale budujemy stacje radarowe. Dobra, kiedy to będzie gotowe? 8 października. Mamy wrzesień na razie. Tak, więc tak. Moim zadaniem, koleżko, będzie... Na razie... Dotarcie tu. Twoim zadaniem dotarcie... O, przepraszam. Na razie zajęcie tutaj całej Rumunii. Dobra, to właśnie stąd ma pójść główne... Z Europy ma pójść główne nasze uderzenie. Na Związek Radziecki. Pamiętajmy, Związek Radziecki nie jest samowystarczalny. Oni mimo tego, że są potężnym państwem, muszą cały czas sprowadzać ogromne ilości produktów i zasobów. Oni tutaj też pobudowali straszne ilości umocnień. Tak więc nie będzie łatwo. Tutaj nasze stacje radarowe wykrywają radzieckie jednostki. Jak tam szkolenie nowych naszych dywizji, co? One będą gotowe kiedy? 13 grudnia 57 roku. 13 grudnia, mamy wrzesień, cholercia. Trochę za długo to trwa. Troszkę za długo. A spokojnie, mamy teraz nowych rekrutów. Za chwilkę będziemy mieli znowu jeszcze więcej. Badań doktryn, tę pobudowę fabryk wojskowych, to mnie mało interesuje. Dobrze jest, myślę. No, szkolimy. Eins, zwei. Lecimy z tym. Całkowita szybkość produkcji. A, 13% dziennie. Wow, to będziemy całkiem szybko tworzyć nowe głowice. Praktycznie co 10 dni jedną. Powiedzieć 3 głowice miesięcznie.
No i oczywiście trzeba będzie tego używać. Jak należy. No tutaj Hiszpanie znowu wylądowali, znowu zostaną pewnie zjedzeni przez Związek Radziecki. Kot, spadaj! Dobra, zróbmy coś takiego. Okej, okay, waszym zadaniem będzie tak. Tutaj trzeba ich będzie zablokować. Na Morzu Indyjskim. Tutaj liczę na to, że Grecy zablokują swoją flotą Morze Śródziemne. Ale tutaj nadal brakuje nam jeszcze 11 dywizji. Które powoli, powoli się dopiero tworzą. Dobra, tu mamy... No tak, jeszcze zostaje później kwestia lotnisk. Dobra, ty lecisz... Dobra, zróbmy to tak, lecisz tu. Mamy to, okej, 3,5 miliona, super. Chyba więcej, więcej z tego nie wyciągnę. Operacja Weseribung, to swoją, w swoim czasie. Arbitraż Wiedeński, wicesłudki z Polską, ZSRR. Życzenia wobec ziem wschodnich, to już jest nieaktualne. A jeszcze, a bo tu jeszcze była Kłajpeda jest, no właśnie. Więc można by to było zrobić, napięcie światowe. Możemy zażądać tej Kłajpedy. 35 dni, to jest krótko. A solidnie, dobra. Teraz tak, co ja tutaj będę potrzebował? Ja tu będę potrzebował następujących maszyn. 400 bombowców strategicznych. Do tego tak. 400 bombowców strategicznych i 400 blitzów. Tak jest, teraz tak, tutaj. Boże święty, ile tutaj mam maszyn jakichś takich średnio mi przydatnych. Potrzebuję moje myśliwce odrzutowe, awesome. Dobra, tutaj będzie was 400. O, ta spadaj, mi tu cały czas łazisz. Dupsku mi zawracasz. Dobra, 400. I blice. Bądź tu mądry człowieku i znajdź blice. Chyba tu powinny gdzieś być. Pasy strategiczne, taktyczne. A to są odrzutowce, więc one będą chyba bardziej z tyłu. O, są. Dobra, okej. Okay. Ja my właściwie z blicami stoimy. Mamy chyba. Wniesiono do rezerw. No, wystawiać mi je. Okej. Okay. Teraz tak. Osiemset. Tu jeszcze możemy mieć niemałe ilości maszyn. Dobra, jak są blice, to od razu je dawać.
Teraz tak, nasze myśliwce. Tak jest 400. I nasze bombowce strategiczne. Też nie 500, 400. W ten sposób. To sobie zróbmy. Dobra. Cyk, 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 cyk. Dobra, spokojnie. I by tu także przygotowywać się do ataków. Tu jeszcze możemy mieć także samoloty. Słuchajcie, trzeba zniszczyć Związek Radziecki, zanim on zniszczy nas. A do tego będą potrzebne nam przede wszystkim samoloty. Tak jest, i teraz jeszcze trzeba poszukać tutaj naszych blitzów. O, i są blice. A, ich mamy tutaj strasznie dużo, dobra, po 3000 ponad. Więc bez problemów. Dobra. Teraz tak. Was stąd bierzemy, wylecicie tu. By na razie wstrzymać swoje loty. Wstrzymać. By też wstrzymać loty. Raz, dobra, was przebazowujemy, chociaż nie, w sumie zostańcie tutaj. Gdzie byście tam latali? Dobra, muszę sobie zrobić porządek z tym. No sporo ustawiania. Nie 300, 400 ma być. I nasze bombowce strategiczne. Tak jest. Dobra, na razie się wstrzymać. Co my tu mamy? My tu mamy w ogóle jeszcze stare bombowce. Tutaj są nówki. Tak jest. Was tam wywalamy. By zwiększyć ilość. Okej, pytanie teraz tylko, czy nam wystarczy bombowców? Chyba nie. Strategicznych. Tak więc my potrzebujemy teraz następującą rzecz zrobić. A więc zwiększyć ich produkcję. One są bardzo ważne dla mnie. Oczywiście chodzi o przenoszenie głowic jądrowych. Chyba na razie jest spoko. Jak tam broń palna? Jest okej. Dobra, zostało nam 109 maszyn. Po wystawieniu wszystkiego. Tak jak się należy.
Teraz tak, jeszcze jedną rzecz bym sobie zrobił, zanim zaczniemy. Mianowicie tak, tutaj to lotnisko trzeba rozbudować. Mega ważna sprawa. Dobra, na razie się dosyć fajnie rozwijamy. Wszystko jest w należytym porządku. Mamy kolejną dywizję. Dla tego pana, proszę bardzo. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, lada dzień. Zażądamy Kłajpedy. Ciekawe, czy nam go oddadzą, Kłajpedę. I czy będą mieć z tym problem. Afganistan kapituluje. Dobra. Dobra, na razie tutaj tak, szkolenie armii trzeba przyspieszyć. Parci głupcy. Aha, możemy po prostu wypowiedzieć im wojnę. A kiedy mamy czas? 59 rok, dobra, myślę, że powinno nam wystarczyć czasu. Na ogarnięcie się, przynajmniej mamy cel wojenny. Litwa odrzuca niemieckie żądania. Nieładnie. O, to jeszcze modernizacja trwa. Nieładnie, moi drodzy, nieładnie. Ale co poradzić? 17 tysięcy nowoczesnych czołgów mamy. Tych wersji unowocześnionych, więc mamy naprawdę sporo sprzętu. Teraz tak, wy moi drodzy, unieważnić dostęp wojskowy. Pedom. Łoż ty! Się zaczerwieniło na granicy. Skąd tyle wojsk wyczesnili? O, zobaczcie sobie. Będzie na co zrzucać głowicę. Dobra, tutaj mamy nie najgorszy radar. Kolejny. O, tutaj Hiszpanie lądują. Ale Związek Radziecki poczuł się bardzo mocno zagrożony z naszej strony, skoro wysłał aż takie siły na granicę. Obawiam się, że może to być nieco, że możemy tego nie wytrzymać. Chociaż trzeba być dobrej myśli. Pamiętajcie, że mamy broń nuklearną po naszej stronie. 75 głowic, kurde. I może w związku z tym, może w końcu Japończykom pójdzie jakoś. Bo Związek Radziecki naprawdę sporo siły wysłał na naszą granicę. Okej. Jak to wygląda? Ile jeszcze? Dobra, to mamy kolejną dywizję pancerną. Jeszcze 9 jednostek potrzebujemy. Dobrze.
O nie, są przelewki. Dobra, nasze radary widzą naprawdę wszystkie chyba jednostki radzieckie. Dobra, spokojnie. Mamy nowe jednostki, super. Jedziecie na szkolenie, jak najszybciej. Szkolić się, szkolić, nie ma czasu. Teraz tak, pierwsze oddziały już są wyszkolone. Więc tak, tu von Bock obejmuje dowództwo. Panie von Bock. Już aż na front wschodni. Tymi twoimi oddziałami. Tam trzeba je zacząć koncentrować. Co mi się tu porobiło? Tyk, tyk, tyk. Dziękuję. Dobra. No, teraz już to pójdzie. My tu mamy jeszcze dywizje pancerne. Tak, kolejne 5 dywizji pancernych. Szkolicie. Dobra, Rommel już nie, twierdzi, że nie da rady. Dziewiąta armia także nie da rady. Hausera. Sytuacja się diametralnie pozmieniała. Niemal z dnia na dzień. Tutaj też zaczęły się pojawiać wojska radzieckie. Rommel, czy ty jesteś w stanie się rozciągnąć? Nie. Szkoda. Jeszcze jedna dywizja zmotoryzowana. Dobra, to mamy kolejne oddziały. Dla tego pana. No, jedziemy z tym. Słuchajcie, to będzie największe wyzwanie dla mnie. Jak do tej pory. Ciekawe pytanie tylko, czy większe wyzwanie niż pokonanie aliantów. Bo z aliantami też były niezłe jaja. Kiedy wymordowaliśmy 40 milionów ich żołnierzy. Okej. Kolejne fale jednostek. Na wschód. Na wschód. Teraz tak, niech się Ruscy się tu poukładają odpowiednio. Chciałem wiedzieć, gdzie muszę zrzucić głowicę. Tu muszę. Zresztą wszędzie, gdzie jest co najmniej 5 dywizji, myślę. Dzisiaj pozostaje jeszcze kwestia granicy z Rumunią.
Nadzieję, że te siły nam wystarczą. Bo jak nie, to będzie lipa. Dobra, kolejne jednostki. Działać. Kierować oddziały na wschód. Dobra. Dobra, myślę, że też czas najwyższy wybrać cel dla naszych samolotów. Aha, dobra, wy tu. Dobra, wy na razie... Okej, w sumie mamy tutaj też prowincję, więc jest okej. Dobra. Tu Bliski Wschód przede wszystkim. Mnie interesuje teraz tak tutaj. Znowu trzeba wystawić samoloty. Cztery samolotów strategicznych. Tak jest. Proszę bardzo. Pytanie, gdzie są plice? Okej, mamy plice. Dobra. Okej, to jest. Dobra. Na razie to by było tyle. Wy będziecie latać tu, a wy będziecie działać tu. Okej, okay, teraz tak, gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze by trzeba było nasze samoloty umieścić? Że tak, można spokojnie tu pomyśleć o tym. Tak jest, tu jeszcze stówkę. Działać. 400 i jeszcze myśliwce sobie wystawimy tutaj. Dobra, mamy to. Okej. I tak to. I wy będziecie latać nad Iran. W południowe Indie. No dobra, jest chyba w miarę okej. Jeszcze jedna sprawa. Bo oczywiście będziemy mieć wojnę ze Szwecją. To się komuś podoba czy nie, trzeba będzie tam wysłać nasze samoloty. Czterysta bombowców. Myślę sobie tak, jakieś myśliwce by się nam przydały. Tak jest. Proszę bardzo, i jeszcze trzeba wystawić nasze blice. Dobra, mamy to. Waszym głównym celem jest Szwecja. Teraz tak. Co ja bym tu jeszcze potrzebował? Trzeba by tu jeszcze było parę lotnisk rozbudować. Żeby Szwedzi to jednak odczuli.
na terenie całego swojego państwa. Dobra, moi drodzy, muszę powolutku kończyć, bo obowiązki ojcowskie mnie wzywają. Ale słuchajcie, będziemy to wszystko kontynuować oczywiście już w następnych odcinkach, a tymczasem, no cóż, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć, czołem, ciao, do następnego.